naszej areny zapraszam zawodnika, który trenuje sporty walk od 15 lat. Walczył na Mistrzostwach Polski Muay Thai, a także na Mistrzostwach Polski MMA. Na Kali Fotore 3 wygrał z Krystianem Machnikiem i Adamem Biegańskim. Oto przed Państwem Krzysztof Rambo Waczyński! Popularny Rambo to naprawdę naprawiony w bojach zawodnik, jeżeli chodzi o walki na gołe pięści. Się z Muay Thai, tak jak wspomniał nam tutaj konferencjer, ale walczył i na Wotore, gdzie dochodził do finału, ale wyeliminowała go wówczas kontuzja. Walczył na King of the Streets, walczył na The War, także wie, co jest pięć, jeżeli chodzi o walki bez rękawic i na pewno jest zawodnikiem, który będzie stylistycznie zupełnie inny niż obaj panowie z pierwszej walki. Tu na pewno z jego strony poleje się krew. Będzie wojownik, który nie boi się żadnych wyzwań i żadnej formuły walk. Walczy na zasadach K1, MMA, BJJ i wreszcie walczy również na gołe pięści. Przed Państwem zwycięzca turnieju 1-1 podczas Gali The War, Krystian Rosa! Przy okazji Waczyńskiego, że jest doświadczony i zaprawiony w bojach, jeżeli chodzi o walki na gołe pięści, to samo mogę powiedzieć o Krystianie Rosie, który również wywodzi się z tajskiego boksu, zawodnik z Kutna, walczył na The War, zresztą zwyciężał tam turniej na pierwszej edycji, także też wie, jak walczy się na gołe pięści. Skromny chłopak, ale wie, czego chce, chce dzisiaj wygrać 50 tysięcy złotych, a właściwie dojść do finału, bo finałowa rozgrywka na kolejnej gali. Co ciekawe, właściciele organizacji na konferencji prasowej wspominali, że efektowny styl, szybkie kończenie walk będzie premiowane. Jest tam dodatkowa pula nagród, no na pewno nie zasłużyli na to panowie z pierwszej walki, ale być może ci dwaj, którzy weszli już na arenę Wotore, na to zasłużą, bo na papierze na pewno mają na to szansę. Obaj naprawdę są stylistycznie zawodnikami nadającymi się do walk na gołe pięści. No i liczymy tutaj na te igrzyska, na ten krwawy spektakl w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim i na takie mocne otwarcie gali Wotore 5, bo po tym pierwszym pojedynku czujemy wszyscy niesmak. Mamy porównanie. Waczyński nieco cięższy od Rosy, ale no tutaj przede wszystkim chęć, wola walki, chęć zwycięstwa będzie dominowała po jednej, po drugiej stronie. Krzysztof Waczyński, przysłowiowy Rambo, taką ma też ksywę ringową. Przy okazji mój bardzo dobry kolega, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. I tym samym będzie mi bardzo ciężko być obiektywnym w tej walce, ale postaram się jak najbardziej obiektywny komentarz. I obiektywnie powiem, że Krzysiek jest naprawdę bardzo mocny zawodnik, bardzo doświadczony. On tych turniejów na walki na gołe pięści ma więcej niż nie jeden bokser zawodowy walk bokserskich. Dobrze poukładany, mocny, dobry striker, potrafi się odnaleźć w parterze. Tak, no a naprzeciw niego Rosa, który już też na gołe pięści walczył, także panowie na pewno wiedzą, o co chodzi w tej walce, zresztą wiedzą, o co chodzi w organizacji Wotore, żeby tutaj efektywnie kończyć te pojedynki, a przede wszystkim to są zawodnicy turniejowi, nie z superfightu i oni muszą też dbać o to, aby niezbyt się uszkodzić, bo przed nimi jeszcze jeden pojedynek na tej gali. Widziałem dobrą, mocną akcję bokserską w wykonaniu Krzyśka, faktycznie stanął mocno szeroko na nogach, te jego ciosy obszerne, sierpy są bardzo, bardzo mocne. I teraz zamyka swojego rywala w głębokiej defensywie i wydaje się, że to będzie koniec walki. Tak, to jest koniec walki. O, Rambo błyskawicznie awansuje do półfinału. On już wie, jak się przechodzi po tej drabince. Jeden z faworytów naprawdę. Ostatnimi czasy nie udało mu się wygrać turnieju tylko ze względu na kontuzję. Odpadł, ale nie ze względu na przegraną walkę. Na poważną kontuzję widzę, że wrócił, ma się zdrów. Cieszę się, że go widzę. Ja myślę, że Greg powinien przyjść i przeanalizować powtórki
z tej walki, jak powinien wyglądać aktywny parter, jak powinno się robić ground and pound, bo naprawdę zrobił to fenomenalnie Krzysztof Waczyński, zwycięzca pierwszego ćwierćfinału. Szanowni Państwo, sędzia Tariel Zandukeli przerywa tę walkę w 42 sekundzie. Walkę, którą przez knockout wygrywa Krzysztof Rambo Waczyński! O, widać, że solidnie obity Rosa, naprawdę z dużą siłą bił Waczyński, tak, pierwszy półfinalista. Od samego początku te jego ataki wyglądały bardzo groźnie. Blizna na lewym barku, wydaje mi się, że właśnie to jest chyba ostatnia kontuzja i ostatnia operacja, którą musiał Krzysiek przejść.